Witam serdecznie. W tym odcinku rozbieramy sobie bezpiecznik, który uległ uszkodzeniu typu BM. Można też wpisać sobie w internet NH000 albo jak tutaj NV00C. Jest to bezpiecznik, który u mnie był w off-gridzie. Widać, że się troszeczkę wygrzewał, dlatego tutaj te zabezpieczenie nie odbiło. Prawdopodobnie z tego powodu, że się po prostu wygrzał. Nie, że popłynął za duży prąd, tylko się po prostu wygrzało. Sprawdzimy sobie jeszcze raz. Wiadomo, najpierw sprawdzimy sobie, czy miernik pokazuje dobrze. Mamy 0,0 i mamy. Układ otwarty. Jak to tutaj jest skręcone? Mamy torksy. Przygotowałem sobie oraz sobie przygotowałem pudełeczko. Zaraz będziecie wiedzieli po co pudełeczko. Ok. Lecimy z śrubkami. Bardzo luźno przykręcone. W paluszkach idzie. I teraz tak. Teoretycznie powinno to pójść, dlatego mamy już tu przyszykowane pudełko. Mamy w środku piasek kwarcowy i tak jak liczyłem, damy sobie zoom, jest wygrzane. Widzicie, jakie kolory tutaj to dostało? Po prostu się to wygrzało, dlatego też ta spłonka nie zadziałała, bo jakby był dłuższy, większy prąd, to widzicie, tutaj ta spłonka by trzymała tak, by odbiło i wtedy w tym oczku nam by zniknął wskaźnik bezpiecznika, ale z racji, że to się wygrzewało, to po prostu nie zdołało to upalić. Teraz jak to mamy zbudowane? Mamy blaszkę miedzianą, która jest tak skonstruowana. Teraz spróbuję to jakoś tak pokazać Wam fajnie. Tak to jest skonstruowane, że są punkty. Teraz tutaj miałem nożyk. Są punkty, które powodują, że się będzie bardziej grzało. Czyli na przykład tutaj. Mamy szeroko, czyli prąd ma gdzie płynąć, wąsko, szeroko, wąsko. Tutaj coraz więcej jest ciepła, dlatego tu się wytopiło. Zaraz jeszcze tutaj Wam pokażę, jak środek wygląda. Ale najlepiej będzie po prostu to rozkręcić, żebyście widzieli całość. No, bo kiedyś padło pytanie, czy mogę jakiś bezpiecznik poświęcić na test? No, w tym wypadku samo przyszło prędzej. Więc tutaj mamy ceramiczny izolator. Tutaj widać, ta komora jest też izolowana od wskaźnika. I tak jak było to zaprojektowane, dobrze. Tak to tam, muszę jeszcze zoom wam złapać. Wygrzało się na środku. Czemu widzę, że się wygrzało i czemu tak stawiałem jeszcze przy diagnostyce? Ponieważ przerwa nie powstała nagle, tylko sukcesywnie się to musiało upalać. To też widać po tym, jak tutaj ten piasek kwarcowy się wtapiał. Tu jest normalnie piasek się wtopił. Czyli cały czas, bo to była charakterystyka C. Tutaj jest, jak znajdziecie sobie tabelki, GG to jest zwłoczne. Jak się nie mylę, to FG to jest szybki, ale one są strasznie drogie. Dlatego trzeba bawić się troszeczkę z tabelkami, żeby dobrze dobrać. No i co? Czyli na środeczku można powiedzieć, prawie że na środeczku, bo jak sobie złączymy tak, widać, że się wygrzało. Czyli bezpiecznik był za mały,
i po prostu się wytopił. Tutaj też widać, jak złapię zoom, oczywiście widać, że się coś grzało, bo to też powinno się upalić i zluzować nam tą sprężynkę. Jedynie prąd za mały płynął, bo to jednak jest na 500 V. Ja to używam w instalacji 24, dlatego nie upaliło tego jak powinno, bo nie było takiego uderzenia, żeby to wyiskrzyło i upaliło. Dlatego to dopiero oderwałem. Jakby był nagły przypadek, że bardzo duży pobór prądu by był, na przykład jakieś zwarcie obciążeniem, to znając życie, to by upaliło, a z racji, że to po prostu sobie działało na niskim, na granicy możliwości, to sukcesywnie to się wygrzewało, aż poszło. To fajnie tutaj widać, taki fajny kolor tęczowy, bo miedź też się hartuje. W tym przypadku się tak rozhartowała, że pękła. Więc jak ktoś był ciekawy, jak jest zbudowany bezpiecznik topikowy typu BM, tu mamy piasek kwarcowy, dlatego sobie wziąłem zbiorniczek. Teoretycznie jakbym w tym poszukał, to znajdę to, co tutaj wyparowało. No, troszeczkę wyparowało. No i mamy korpus ceramiczny. Myślę, że komuś się przyda. Dlatego to jest jeden z najbardziej bezpiecznych, jak dla mnie, sposobów zabezpieczania instalacji fotowoltaicznych i nie tylko, tylko bezpiecznik topikowy. Nie automatyczny, to zadziała. Czy się wygrzeje, wytopi, czy też przerwie. Tak jak w tym przypadku, po prostu się przerwała miedziana blaszka. Od wielodniowego stawiam przeciążenia, lecenia na granicy, czyli na powyżej 40 A, bo jak mówiłem, było 50 nieraz, a to jest C, czyli żeby to zbić, to potrzeba 400 A, no ale zadziałał, o to chodziło, bezpiecznik ma zadziałać, a reszta instalacji ma być zdrowa. Dobrze, to myślę, że komuś się przydało. Są różni producenci, ja akurat takie mam, bo były najtańsze. Nic. Dziękuję, do zobaczenia. Do następnego. Cześć.